Ja zaczęła się twoja przygoda z piłką, czy pamiętasz swój pierwszy trening? Mój pierwszy trening zaczął się w Suchej Beskidzkiej, w Żaczkach, w MKKS-ie Babia Góra Sława Beskidzka. Zaprowadził mnie na niego mój tata, razem z bratem bliźniakiem poszliśmy na trening i tak to już zostało. Nasza miłość do piłki zaczęła się właśnie w Suchej, także zaprowadził nasz tata. Drugie pytanie, jakie są twoje najmocniejsze strony na boisku? Wydaje mi się, że dribbling, szybkość, przebojowość. Najtrudniejszy mecz w historii. To chyba mecz w Bełchatowie, gdzie niestety spadliśmy z Ekstraklasy. Graliśmy z Koroną Kielce i do 93 minuty prowadziliśmy 2-1. Ale ostatnia akcja, Korona nam strzelił na 2-2 i ten mecz po prostu pozbawił nas pozostania w Ekstraklasie. Na pewno wtedy no, wielki smutek u nas w szatni i złość, bo byliśmy bardzo blisko utrzymania, więc to chyba to ten mecz. Ile meczów oglądasz tygodniowo i na co zwracasz uwagę? No, muszę przyznać, że w weekend oglądam parę meczów. Lubię oglądać mecze. Nie tylko polską ekstraklasę, ale też angielską, hiszpańską, włoską. Także czasami jak mam czas teraz przy synku, jak da nam zobaczyć mecz, to oglądam chętnie. Na co zwracam uwagę? Wszystkim na pozycje, które gdzieś tam są bliskie moje, także na to, jak zawodnicy na skrzydle grają, jak dryblują, jak się zachowują. Najlepszy gracz, przeciwko któremu kiedykolwiek grałem, to myślę, że był to mecz z Juventusem w Lech Gdańsk, sparring. Wtedy Juventus przyjechał pierwszym składem. Myślę, że taki zawodnik to Pogba. Pogba, Dybala, Buffon, także to było niezapomniane chwile. I wspaniałe uczucie. 6. Mecz przeciwko bratu zawsze wywołał większe emocje. Bardziej rywalizowaliście czy wspieraliście się? Na pewno bardzo się wspieramy cały czas i te mecze były dla nas szczególne. Na pewno było to dziwne uczucie, gdy po przeciwnej stronie grał mój brat w przeciwnej koszulce. Taki mecz pamiętny, gdzie zagraliśmy pierwszy raz przeciwko sobie, to w Gdańsku, gdzie Mateusz siał z Piastem i na szczęście to Lechia wygrała 3-1. Ja strzeliłem bramkę i Mateusz strzelił bramkę, także w bramkach było po remis, ale ważne, że wtedy ja wygrałem. 7. Najśmieszniejsza historia szatni to historia chyba związana ze mną, gdzie mój kolega Michał Chrapek wysmarował mi moje majtki bęgajem i gdy wychodząc z szatni poczułem pieczenie w kroku i musiałem wrócić do szatni, po prostu wszystko zdjąć i po prostu wziąć prysznic, bo nie dało się jechać i piekło bardzo. 8. Jak wspominam trenera Kiresia z Bełchatowa? Na pewno są to dobre wspomnienia, bo i z trenerem Kiresiem zrobiliśmy awans do Ekstraklasy i wtedy miałem dobry okres, także na pewno są to dobre i miłe wspomnienia. Czy w Radzionkowie piłeś cytr? Nie piłem cydru w Radzionkowie. W Radzionkowie piliśmy herbatę i jedliśmy kanapki ze smalcem, także było swojsko i cydru nie piłem. 10. A próbowałeś już lubelskiego cebularza? Nie próbowałem cebularza, ale słyszałem, że jest bardzo dobry, także myślę, że niedługo spróbuję. 11. Co polecasz z fast foodu? Big Maca albo Wieśmaka, także każdemu to polecam.